które z poniższych równań różniczkowych są równaniami o rozdzielonych zmiennych. Zaznacz wszystkie, które pasują. No więc, jak zwykle, zachęcam Cię, wciśnij pauzę i spróbuj najpierw samodzielnie odpowiedzieć na to pytanie i wskazać te równania, które są równaniami o rozdzielonych zmiennych. A jak ja rozstrzygam takie, taką kwestię, czy równanie jest równaniem o rozdzielonych zmiennych, czy nie? No, w pierwszej kolejności próbuję tutaj rozwiązać to równanie, rozwikłać ze względu na pochodną. Może napiszę tę pochodną w takiej postaci, że dy po dx równa się, czyli rozwiązuję ze względu na pochodną, żeby mieć wyrażenie na pochodna równa się jakieś wyrażenie. No i teraz, jeżeli to wyrażenie da się zapisać w postaci iloczynu dwóch funkcji, jednej funkcji od y, drugiej funkcji od x, no to wtedy to równanie jest równaniem o rozdzielonych zmiennych, bo mogę tutaj podzielić obie strony. Przez f od y i pomnożyć przez dx. I wtedy mam 1 przez f od y dy równa się g od x dx. I to jest równanie rozdzielonych zmiennych. Po lewej stronie mam tylko zmienną y, po prawej tylko zmienną x. Całkuję niezależnie obie strony i mam rozwiązanie. No to popatrzmy teraz dla każdego z tych równań po kolei, czy one się dadzą w takiej postaci zapisać. Popatrzmy na to pierwsze równanie. Tutaj może zacznę od odjęcia y od obu stron i będę miał wtedy równanie x razy napiszę pochodną w takiej postaci, jak tam pisałem, dy po dx, równa się 3 odjąć y, bo y odjąłem od obu stron. Teraz wystarczy, że podzielę przez x obie strony, czyli będę miał równanie dy po dx równa się 3 minus y podzielone przez x. No i to równanie jest w takiej postaci. Funkcja f od y to jest 3 minus y, a funkcja g od x to jest 1 przez x. Mogę rozdzielić te zmienne, podzielić przez ten licznik, pomnożyć przez dx, czyli będę miał wtedy tak. dy przez 3 minus y równa się dx przez x. Rzeczywiście mam tylko y po lewej i tylko x po prawej. Czyli to jest równanie rozdzielonych zmiennych. Dobrze. Popatrzmy na kolejne równanie. Tutaj mamy coś takiego. Teraz chcę rozwiązać to ze względu na pochodną. Czyli zróbmy tak. Napiszę, że to jest 2 razy dy po dx i odejmę od obu stron 2x, 2y i dodam do obu stron jedynkę. Czyli po prawej stronie będę miał wszystko to, wszystkie te trzy składniki z przeciwnymi znakami. Czyli będzie minus 2x, minus 2y, dodać 1. No i mogę oczywiście tej podzielić przez dwa obie strony, no ale jak podzielę, to dużo się tutaj nie zmieni. Widzimy, że mam takie równanie dy po dx, równa się i tutaj jest, jest minus x, minus y i będzie plus jedna druga. I widzimy, że tego nie da się zapisać w takiej postaci, w postaci iloczynu funkcji tylko od x i tylko od y. Czyli to równanie nie jest równaniem o rozdzielonych zmiennych. No dobrze, weźmy kolejne równanie. Tutaj mamy... Takie równanie, no to tutaj od razu może podzielimy przez tę funkcję, no bo widzimy, że tutaj mamy y', już mamy rozwikłane. y równa się jakaś funkcja od x i pomnożone przez jakąś funkcję od y, czyli już widzimy, że to jest równanie rozdzielonych zmiennych. Mogę tutaj napisać, jak będzie wyglądał ten podział. Jak będzie wyglądało to równanie po rozdzieleniu tych zmiennych? Jak podzielę przez to, co podkreśliłem, i pomnożę przez dx, no to będę miał, że dy podzielone przez y kwadrat plus y, to jest dwójka, będzie równe dx razy to, co jest po prawej stronie, to napiszę tak: x kwadrat dodać x razy dx. Czyli dostaję takie równanie, i to jest równanie o rozdzielonych zmiennych. No to teraz jeszcze wystarczy przyjrzeć się temu ostatniemu równaniu, które tutaj mamy. No to tutaj mam pochodną, która występuje dwa razy. Czyli tutaj mogę tę pochodną dy po dx wyciągnąć przed nawias. Tak to zrobię. Czyli będę miał dy po dx pomnożone przez... Z pierwszego dostanie mi x, z drugiego dostanie mi y. I to się ma równać x. Czyli dy po dx to będzie równe. Muszę podzielić przez ten czynnik, czyli to będzie x podzielone przez x dodać y. No i tutaj mam takie wyrażenie po prawej stronie, które widać, że nie da się zapisać w takiej postaci, że to będzie funkcja tylko od y razy funkcja tylko od x. No bo tutaj w mianowniku mam sumę tego x y, więc widać, że to się tutaj nie da tak zapisać. Czyli to równanie nie jest równaniem o rozdzielonych zmiennych. No I tutaj zwracam uwagę, że czasami to nie jest oczywiste, czy, czy dane wyrażenie da się zapisać w takiej postaci, czy nie. Czasami się trzeba naprawdę poważnie zastanowić, żeby rozstrzygnąć, czy może jednak dane wyrażenie da się w takiej postaci zapisać, czy się nie da. To nie jest takie oczywiste, żeby stwierdzić, że na pewno się nie da. No ale tutaj dosyć łatwo wiedzieć, że to akurat wyrażenie nie da się w takiej postaci zapisać.